Michał Adamczyk, witam Państwa w programie Na Celowniku. Zaczynamy od reportażu o bardzo modnej, choć niebezpiecznej rozrywce. Gdy tylko zrobiło się cieplej, na ulicach głównie dużych miast pojawiły się sportowe motocykle, tak zwane ścigacze. Mają wielką moc, niektóre można rozpędzić do prędkości nawet 300 km na godzinę. Taka jazda z pewnością dostarcza wiele emocji, przede wszystkim potężnej dawki adrenaliny, ale co oczywiste, jest bardzo niebezpieczna. Szybki motocykl w połączeniu z brawurą i brakiem wyobraźni często kończy się tragedią. Giną motocykliści, a także przypadkowi niewinni ludzie. Ten dźwięk to zapowiedź wielkich emocji. Emocji tym większych, im mocniejszy silnik motocykla. Z roku na rok na polskich drogach pojawia się coraz więcej motocyklistów. Wśród nich są tacy, dla których najważniejsza jest tylko prędkość. Obserwujemy coraz większe zainteresowanie klientów motocyklami sportowymi, popularne zwane ścigaczami. W Polsce rynek motocyklowy tak naprawdę zaczyna się dopiero rozwijać. Fani ekstremalnej jazdy nagrywają swoje popisy i zamieszczają krótkie filmy w internecie. Te zdjęcia zrobiono na zamkniętym odcinku autostrady. Jest to odpowiednie miejsce na taką jazdę. Nie ma tam samochodów i pieszych. Z kolei ten mężczyzna nie widział różnicy między ulicą a torem wyścigowym. Zakończył jazdę w ten sposób. Zobaczmy to jeszcze raz. Dla innych rajd motorem był ostatni w ich karierze. Lekarze nie mieli żadnych szans na uratowanie im życia. Najczęstsze obrażenia, jakich doznają motocykliści, to są obrażenia układu kostnego, w tym szczególnie kręgosłupa głowy. Tutaj dochodzi bardzo często do urazów kręgosłupa szyjnego. Z tym jest związane niestety porażenia, niedowłady, paraliże w najgorszych wypadkach, złamania kończyn. Także to są bardzo skomplikowane i pozostawiające duże konsekwencje obrażenia. Szczególnie dramatyczne są sytuacje, kiedy taki motocykl, pocisk wypadnie z trasy jazdy i gdzieś staje się na chodnik między ludzi, to robi ogromne spustoszenie. Ale nie wszyscy motocykliści to niebezpieczni szaleńcy. Ci dwaj mężczyźni od wielu lat jeżdżą na swoich szybkich ścigaczach. Dla nich jazda na motorze to nie pobijanie kolejnych rekordów prędkości, tylko przyjemność i rytuał. Generalnie dla mnie motocykl jest częścią mojego życia. Pracuję przy motocyklach, zarabiam przy motocyklach na życie. No a drugą taką stroną jest to, że jeżdżenie sprawia mi dużą frajdę. Są ludzie właśnie, którzy chcą się tak przelansować na mieście i robią to w trochę głupi sposób, głośno i szybko, a wcale to, jeżeli można poradzić, to wcale to nie żaden bajer. Przejechać wolno, elegancko, dystyngowanie, dobrym motocyklem, zadbanym, umytym i żeby człowiek był w miarę ubrany jeszcze, to wtedy jest bajer, a nie tam, żeby i jeszcze się wściekać na mieście i wyprzedzać między samochodami po 150 na godzinę. Nie sprawia mi przyjemności jeżdżenie po mieście od świateł do świateł z takimi prędkościami. Bardziej wolę sobie jechać gdzieś dalej. Słyszałem o takich zabawach, że między samochodami w korku się jedzie kto szybciej. A można łatwo skończyć na otwartych drzwiach w samochodzie. To zdjęcie z fotoradaru szczecińskiej drogówki. Kierowca auta pędził z prędkością 130 km na godzinę, a mógł jechać tylko 50. Kierowców samochodów ukarać za szybką jazdę jest łatwiej. Z motocyklistami często bywa tak. Policjanci Wydziału Ruchu Drogowego zatrzymują dużą ilość kierowców, którzy przekraczają dozwolone prędkości. Fotografujemy takie zachowania, a następnie zapraszamy do Wydziału Ruchu Drogowego, rozliczamy. Mamy również spore sukcesy w zatrzymywaniu motocyklistów, którzy jeżdżą w sposób niezgodny z przepisami, chociaż motocyklistów niestety jest o wiele trudniej zatrzymać z uwagi na prędkości, jakie oni rozwijają. Niektórzy motocykliści zdają sobie sprawę, czym kończy się jazda z ogromną prędkością. Dlatego wymyślili sposób, jak uniknąć kalectwa. Ta metoda szokuje nawet policjantów. Jeśli motocyklista nie szanuje swojego życia, trudno, jest to jego prywatny, indywidualny wybór. Natomiast niech szanuje życie innych ludzi, niewinnych, innych uczestników ruchu drogowego, którzy w tym czasie znajdują się w okolicach tego miejsca, gdzie on w karkołomny sposób porusza się po jezdni.